Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię, mleko lubię, lubię mleko. Ale dlaczego ty stawiasz na... Czekaj, bo... No. Zaraz pójdę, daj mi chwilę. Momencik. Ja patrzę, co on dodaje do zupy. Bo potem powie, że niedobra. No to... O, to jest Rosja. No to wszystko zjeść. O, to to... Wiadro będziesz przynosił w nocy. Masz to wszystko dzisiaj zjeść. I dobre miejsce masz jeść. Pama, czekaj, bo pan się kupił znowu. A ty cholera nic nie kupujesz. No jak nie kupuję? Zobacz, pomidorki, bułeczki. Ty kupujesz. No, ale to on płaci za to. Płaci, a ja będę. A ja... Firma. Super. Ale będzie dziś znowu już. Się to zjeść. Jak to placki zjeść. Zostajesz, Tomek? Tak już. No to proszę, żebyś się zachowywał ładnie, żeby Krzysiek tam nie denerwował się. Nie, i ty, nie, żebyś. On dzisiaj dobrze zje. Będzie spał. Dzisiaj dobrze zje i ma spać. No, tak. Zaraz, cukierku się naje i podacznę się. Źle się czuję, zaraz jadę do domu. Ja od rana nie byłem w domu. Byłem chory i do pracy chyba. A ty, Krzysiek, dzwonisz do mnie 17.15 i mówisz z pretensją, to ty jeszcze w pracy. Tak, ja jeszcze w pracy. Akurat wyszedłem. Te pijaństwo niech zrobi się inaczej. A jak inaczej można zrobić, Tomku? Normalnie. Żeby nie gadał chujwie jak. Żeby nie pił? A on pije? Ja wiem, czy on pije. Miałem krzesło skręcać dzisiaj. Wczoraj chciałem, nie pozwolił. Jedna śrubka się zgubiła, ale ja wezmę sobie tą. Zupa. Janek. Co? Janek. Słucham. Jedź. O, widzisz? A co ty mnie ganiasz, kurwa, to połóż i potem się... Co ty, ja myślę, że jestem tu służąca jakaś? Pokojówka? No pewnie. No pewnie, no to wstań i wyrzuć sobie. Zapierdoliłeś wszystkie cukierki, czekoladkę, a to była dla was wspólna paczka. Dlaczego ty zabrałeś, pochowałeś wszystko? No, to ładnie tak się robi? Ludzie wysłali dla was dwóch. A ty zabrałeś wszystkie cukierki. Gdzie tobie nie wolno tego jeść, dokładnie o tym wiesz. To nie, wpierdolisz za chwilę wszystkie. I czekoladę. A dla Tomka co dałeś? Nic. Świnia je. No. Tak wolno robić? A wolno chleć? No nie, wolno cukierki tobie żreć. To wolno, tak? A wolno chleć? No. Świnia musi jeść dużo. Niech je, no mnie to nie interesuje mnie. Zaraz powie, kurwa, znowu już. Znowu coś robić trzeba. O 5 rano, 4:30. Herbatę mu zrób. Weź kanapkę i mam nie zrób. 5:30. A tego jesteś, żeby robił? Nie musi tego robić wcale. Musi. Nie musi, masz list. Aj! I chleć nie musi. Nie musi też. No. I masz o schowanie. Bo zobaczę jeszcze raz, kurwa, wiesz ten. Czyli co? Buteleczki to kurwa błypo. Póki co zgoda, tak? Jeżeli by nie chlać. No ja nie widzę, żeby chlał póki co, bo robi zupę. I to nie byle jaką ta zupę robi.
O. On nie będzie jadł tego, bo ja to wrzucam do kibla. Dlaczego? No po co on ma jeść to? To po co robisz? Żeby do kibla. Żeby na kibel rzucić? Nie. No. Zaraz będzie jadł. Pięknie. No trzeba powiedzieć. Żebym dobrze się czuł, też bym zjadł. Bardzo chętnie. Próbował. Ale tak się źle czuję, także tym razem odpuszczę, ale następnym razem to już musisz przygotować jakiś obiad i ja bardzo chętnie zjem. Zrobisz? Przygotujesz coś? Następnym razem? A w ogóle próbowałeś, czy to smak ma jakiś? Będziesz wyjadł, czy nie? Co? Pidzisko. To chujisko! No. To się dogadali. Nawet to. Czemu? Co to jest? To jeszcze trzeba. No, nawet to. To mi. To, łobuzie. Właśnie ty łobuz, kurwa. Przez ciebie co? Menedą. Ty menedą. Co powiedziałeś? Że ja? Kurwa, zaraz to będziesz wiedzieć. Czy można wiesz co, krynkę w sklepie. Tak się mówi. Słyszałeś takie powiedzenie? Nie. Czy to można krynkę w sklepie wypić? Piłeś kiedyś krynkę? Taki napój z butelki? Nie. Nie piłeś? Nie. No to mleko można jebnąć, no jak wolisz, mleko. Krynka, tak ja. Ja mleka nie potrzebowałem, w sklepie kupiłeś. No ty nie potrzebowałeś, no. Ale teraz potrzebujesz i kupujesz. Ja mleko miałem. Krzysiek, wykończę się. Co? Wykończę się. Już kilka dni. Wiesz, klucz, idź. Od niedzieli mnie trzyma. A ty mnie chcesz pogonić? Idź. Po listy zobaczyć, tak? No. Dobra, to daj, pójdę zobaczę. I zaraz ja uciekam do domu, Krzysiek. Ja chcę się położyć. No idź, no idę zaraz, czekaj, znajdę. A czego ty jeszcze szukasz? Próbowałeś tą zupę w ogóle? Ma smak? Spróbuję. To spróbuj. Panie Dryl. Chuj, że jeszcze się nie zagotowało mięso surowe, ale już można jeść, nie? Smak jest? Czego brakuje? Nie, nie tu się. Także ogólnie dziękujemy za paczki dzisiejsze, które były, tak? Tak. Za paczki dziękujemy. Dziękujemy za paczki, za wszystko. Za perfumy. A i zapraszam tą dziewczynę, która się nie zadzwoniłem, na herbatkę, na kawę. Możesz przyjechać, bo jeszcze raz mówię, do mnie, ode mnie, od stacji PKP, bardzo blisko i od autobusowej, bliziutko. Nawet 100 metrów nie będzie. A co to zależy tam koperta? Przy szafce białej. Co? Przy białej szafce na podłodze koperta leży. Co to jest? To się czytałeś. A, tak. Dobra, idę zobaczę listę. Spadła tylko. Dobra, dziękuję. Dobra, tak na szybkiego jeszcze, bo dwa listy przyszły. To zobaczymy skąd. Proszę, nóż. Otwórz. Nagraj. No nagrywam. Nie wiem skąd to. Świat zagrania. Z Anglii czy skąd? Chyba. No kurwa. No. Bo dziesiątka nie polska. No to już masz dolary. Patrz. Ale tylko... Chyba ruski. No. Tu twoje 5 zł. Nie. Przy telefonie leży tu. Kurczę.
Jak wsadził. Pocztówka, tak? Mhm, figa. Aha, mama. Fucking man. O, jaka ładna pocztówka, pokaż. Melbourne. O kurczę. Austria, tak? Pokaż. Pozdrowienia. Z Melbourne, Australia. Przesyła Rafał. Australia? Z rodziną. PS, życzymy dużo Australia, zdrowia i rozwoju kanału Mleczny Człowiek. Pozdrowienia dla Jacka, ojca Arona. O, dziękuję, pozdrawiam. Pokaż pocztówkę. To dla ciebie, a na mnie zainteresowane. Australia, kurwa. O, Australia. Ale ładna pocztówka jaka. Ładna. No. 3D? Czekaj. Poczekaj. No. Pokażę. Dziękuję za pozdrowienia. Również pozdrawiam waszą rodzinę i ciebie, Rafał. Dziękuję. Pozdrowienia masz z Australii, ale... Tomek. Pozdrowienia z Australii. Od kogo? Od Rafała z rodziną. Ale... Podziękujesz? Ale on mienia się, ty. No mienia się. Pozdrowisz, podziękujesz? Tak, podziękuję. Dzięki. Papa. Dzięki, papa. Tylko macie przyjechać do Polski troszeczkę. Do Polski, Białystok, kłania się. Do Polski, Białystok. Całe te. No, widzisz. A powiedz całe te. Całe te. Nie muszę pokazywać. Co ja powiem? Co ja mam dla was powiedzieć? Macie tylko polski, macie język, a nie angielski. A drugi list? I macie... Tego listu nie będę pokazywać, dlatego jest do mnie. A dobra, no i wszystko. Dobra, to także był krótki filmik. Ja uciekam, ja chcę do domu. Co? Śledzia zjedz sobie. Czego Tomek szukasz? Jedną rzecz. Co on tam robi? Jako zupkę? No. Właśnie. Myślisz? A ja myślę. Tak, wszyscy myślimy. Tego mleka to ma. A zupka będzie. Robuczyny dobre. Dobra. Dobra będzie. Dobra, to ja podziękuję. I na zakończenie powiedz ci, żeby to nie robił. Na zakończenie... Będzie kurwa, żeby mnie... Masz nie chlać na zakończenie, mam powiedzieć tobie. Masz pić mleko. Będziesz wielki. Bo to ostatni raz jemu kurwa daruję. Ostatni raz. Słyszałeś? Jeżeli ja znajdę tą puszkę albo butelkę kurwa po alkoholu, jeb, nie ma cię. O, widzisz? I nigdy nie przychodzisz. Dobra. Paniał? Paniał. Paniał, no. Dobra. A co, dzisiaj chcesz zjeść coś, czy nie? Co? Chcesz dzisiaj coś, czy nie? Zjeść chcesz coś dzisiaj, czy nie? To no gotuje, czy nie? No gotuje, gotuje. Dobra, ja jadę się, kurwa. Jutro przyjadę, po pracy. Proszę nie wydzwaniać, ani jeden, ani drugi do mnie. Ja skończę pracę, zadzwonię. Zrozumiano? Nie. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia, Tomasz. Cześć. Co? Działa. Na razie. Kamerę zrób. Nie mam siły.